Co jest potrzebne, aby twoi sprzedawcy w tym samym czasie sprzedawali dwa razy więcej? W tym wideo podzielę się z tobą 7 kluczowymi zasadami, które pozwolą ci dwukrotnie zwiększyć produktywność twoich sprzedawców. Cześć, nazywam się Basia Piasek. Witam cię w moim kanale, gdzie dzielę się swoimi najlepszymi praktykami budowania biznesu, produktywności i dobrego zarządzania czasem. Jedną z takich kluczowych zasad, którą wprowadziłam wiele lat temu i która dla mnie jest elementem połączenia sprzedaży z dobrym zarządzaniem projektami, z dobrym zarządzaniem procesu, za który jest się odpowiedzialnym, to są tak zwane ustalenia z góry. Czym one są? Podam ci przykład. Jeżeli na przykład wystawiasz fakturę, wystawiając fakturę na przykład dla dużego klienta korporacyjnego, bardzo często na tych fakturach się musi znaleźć tak zwany internal order albo purchase order, czyli numer zamówienia, który potem uprawnia do tego, żeby opłacić tą fakturę. I teraz jeżeli sprzedawca sam proaktywnie o to nie zada pytania i nie zrozumie, jak wygląda proces po stronie na przykład klienta a propos opłaty tej faktury, to może się okazać, że wysyłasz fakturę jako sprzedawca, po 2 tygodniach się odzywasz, czemu ona nie jest zapłacona, okazuje się, że księgowość cofnęła fakturę, bo nie ma tego numeru, bo osoba, której to sprzedawałaś, o tym nie pomyślała i w ten sposób się bardzo mocno cały proces rozciąga. Dlatego ustalenia z góry są rzeczą, którą absolutnie zawsze stosujesz, żeby maksymalnie to skrócić. Taktyka numer 2 dotyczy maksymalnego zoptymalizowania czasu na dotarcie do klienta. Czyli ułożenie w priorytety źródeł pozyskania klientów. Dlaczego to jest takie bardzo ważne? Dlatego, że jeżeli tak naprawdę ty pozwalasz sprzedawcom samemu decydować, jaką taktykę, w którym momencie będą wykorzystywali i nagle z 5 osób, które masz w zespole, każdy zupełnie inaczej działa, to zazwyczaj to jest bardzo duża ilość czasu, którą marnują na proces doprowadzenia do rozmowy, którą jest analiza potrzeb klienta. I dlatego też ja absolutnie zawsze w każdej marce, którą zarządzam, pierwsza rzecz, na którą się skupiam, to nad ułożeniu w najbardziej produktywne, w priorytetach najbardziej produktywne sposoby pozyskania klienta. Bo jeżeli na przykład sprzedawca na jednego klienta traci 30 minut dziennie, żeby w ogóle, może nawet nie dziennie, ale 30 minut, żeby w ogóle przebić się i porozmawiać, to faktycznie jest to bardzo nieefektywne. Więc jeżeli jedna metoda to jest dużo dłuższa, a druga jest dużo bardziej, na przykład 3 czy 4-krotnie bardziej skuteczna, to ona powinna być jako pierwsza wykorzystywana. Aby twoi sprzedawcy dobrze rozumieli cały proces, warto zastosować taktykę numer 3, czyli rozbicie całego procesu na czynniki pierwsze. Bo w momencie, kiedy rozbijesz cały proces sprzedaży na czynniki pierwsze, co musi się stać na poszczególnych etapach i wszyscy to w zespole rozumieją, następnie sprzedawca, widząc te wszystkie elementy, wie, o które klocki, powiedzmy to w cudzysłowie, potrzebuje zadbać zawczasu, aby skrócić ten proces. Czyli na przykład jeżeli wie, że dogaduje zakres z klientem, który wie, że już wejdzie we współpracę, tylko są to kwestie niuansów ostatnich elementów zakresu, to może już równocześnie wysłać na przykład umowę i poprosić szablon umowy, aby został on sprawdzony przez prawnika, bo wie, bo wcześniej o to zadał pytanie, robiąc ustalenie z góry, jak wygląda proces umowy po ich stronie. Wie, że musi przejrzeć to prawnik, który musi dać swoje uwagi, więc w momencie, kiedy doprecyzowany jest tak naprawdę zakres, w tym samym czasie równolegle może prawnik już feedbackować, czyli dawać informację zwrotną do szablonu umowy, tak abyście przyspieszyli cały proces zamknięcia umowy i dzięki temu cały proces będzie dużo krótszy i ilość czasu, którą sprzedawca potrzebuje poświęcić na tego jednego klienta, będzie dużo mniejsza. Aby ułatwić życie moim sprzedawcom i równocześnie zwiększyć ich efektywność, również wprowadzam zawsze w każdej marce coś, co nazywam dobrymi praktykami, więc jest to taktyka numer 4. Wprowadź dobre praktyki do sprzedaży. Czym są dobre praktyki? Do momentu doprowadzenia do rozmowy, którą jest analiza potrzeb klienta, u mnie jest wszystko poukładane w skrypty, szablony, bo wiem, że dzięki temu bardzo szybko dochodzą do rozmowy, ponieważ to działa. Ale już od etapu analizy potrzeb klienta cały proces rozmowy jest ułożony na podstawie właśnie dobrych praktyk, więc dobrymi praktykami są elementy związane z historiami, które mogą być wykorzystywane, sposoby pokonywania obiekcji, które się najczęściej pojawiają, czy na przykład w analizie potrzeb klienta również na przykład pytania, które zawsze powinny zostać zadane. Czy kiedykolwiek zdarzyło ci się, że kończy sprzedawca rozmowę, ty mu zadajesz pytania o kwestie, które powinien już po tej rozmowie znać z klientem, a on nie potrafi na nie odpowiedzieć? Jeżeli tak, to znaczy, że absolutnie konieczne jest spisanie pytań, które absolutnie zawsze powinny zostać zadane podczas rozmowy sprzedażowej, tak zwaną checklistę. Piątą taktyką, która jest absolutnie ważna, to jest praca nad produktywnością twojego zespołu sprzedażowego. Więc w momencie, kiedy masz ułożony proces sprzedaży i analizujesz, ile czasu sprzedawcy poświęcają na poszczególne etapy i jaką mają konwersję, czyli skuteczność z jednego etapu na drugi, na przykład z analizy potrzeb na follow-up, czyli kontynuację kontaktu, która doprowadza do zamknięcia, to dzięki temu możesz
możesz zobaczyć, gdzie tracą najwięcej czasu, co powoduje de facto, że klienci na przykład za długo czekają na poszczególnym etapie, zanim pójdą dalej do domknięcia sprzedaży. I w tych miejscach, gdzie są największe przestoje u poszczególnych osób, trzeba sobie zadać pytanie, nad czym ta osoba potrzebuje pracować w tym danym obszarze, aby faktycznie nie poświęcała aż tyle czasu na przejście na kolejny etap z klientem, tylko była w stanie podczas jednej rozmowy zebrać wszystkie kluczowe informacje i wiedzieć, na czym realnie stoi. I w ten sposób idziemy do taktyki numer 6, a mianowicie prowadzenie rozmowy pytaniami. Bo w momencie, kiedy Twój sprzedawca nie prowadzi rozmowy pytaniami, tylko coś tam zapytał, następnie idzie w kierunku wyłożenia informacji na temat produktu, jej cech i wszystkiego, jaki to jest fenomenalny ten produkt, to tak naprawdę idziemy w tryb sprzedaży, który jest, ja go nazywam, namawianiem. Natomiast w momencie, w którym sprzedawca całą rozmowę prowadzi w taki sposób, że zadaje pytania otwarte, które powodują, że to klient dochodzi do wniosku, do argumentów, które widzi, że faktycznie jest to duży sens, żeby z tego skorzystać, to wówczas sprzedaż jest bardzo prosta i jest dużo szybsza. Przykładowo, jak to mogłoby wyglądać, możesz zacząć zadawać pytanie. Weźmy sobie przykład sprzedaży software'u, który skraca proces rekrutacji deweloperów i powiedzmy, że argumentem jest to, że zamiast kilku tygodni robisz to w ciągu 2-3 dni, rekrutujesz dzięki tej aplikacji doświadczonych deweloperów IT. Więc pytania tutaj mogłyby być a. Powiedz mi, ile mniej więcej u Ciebie zajmuje rekrutacja takich deweloperów IT, czyli programistów? No tyle i tyle, odpowiada klient. Okej, a na ile istotne to jest dla Was, żeby ten proces był kluczy? Czy czasami faktycznie się zdarza tak, że ten czas jest za długi i w jakiś sposób wpływa negatywnie na Wasze procesy biznesowe? No wiesz, zdarza się, że w sumie bardzo często, że projekty i tutaj ta osoba Ci już odpowiada, daje argumenty i potem zadajesz pytanie. Kolejne pytanie pogłębiające, a powiedz mi, co by dla Ciebie oznaczało, albo co dla Was jako firmy by oznaczało możliwość skrócenia tego procesu do kilku dni? Jaką wartość by dla Was to stanowiło? I ta osoba odpowiadająca na to pytanie realnie sama sprzedaje sobie, można powiedzieć, bo buduje tą argumentację, którą Ty następnie jako sprzedawca możesz użyć. Dzięki temu po pierwsze faktycznie widzisz, czy to jest wartościowe dla nich, czy nie, a po drugie ta rozmowa powoduje bardzo duże zaangażowanie i zrozumienie tematu poprzez osobę kupującą. Ostatnia taktyka, taktyka numer 7, to taktyka, która jest związana z dziennymi celami. Nawet jeżeli Twoje cele są ustalone na kwartały, miesiące, jeżeli chodzi o cele sprzedażowe, to one znowuż się, że tak powiem, dzielą na takie etapy, tak jak się mówi, że słonia się je po kawałku, tak? Tak samo się realizuje cele długoterminowe. Je się realizuje po kawałku, dlatego też bardzo ważne jest to, czy każdego dnia została wykonana ta określona praca, która nas następnie prowadzi do realizacji. I te cele są bardzo różnie ułożone. Jeżeli na przykład pozyskujesz klientów tylko i wyłącznie z ciepłych źródeł, to na przykład ja wówczas w takich markach u siebie mam ustawione cele, które są skupione na sprzedaży w określonym, czyli ile ma być sprzedaży per sprzedawca danego dnia, bo nie poświęcają czasu też na dotarcie do klienta. Jeżeli na przykład był to sprzedawca, który działał tylko i wyłącznie w oparciu o zimne kontakty na dotarcie do klienta, to wówczas to, co dla mnie było kluczowe i ten cel dzienny, który prowadził do tego celu sprzedażowego sumarycznego w ciągu miesiąca, to była ilość nowych, otwartych rozmów z nie asystentkami, nie z recepcją, ale faktycznie z właściwymi osobami. I kiedy obserwujesz te cele dzienne, to widzisz, jak daleko jesteś, czy jak blisko jesteś tego, czy realizacji tego celu miesięcznego czy kwartalnego. Dlatego absolutnie mocno rekomenduję Ci wprowadzenie tych celów dziennych, adekwatnych do Twojego biznesu, czasu trwania rozmów, który pozwoli każdemu się świadomie zastanowić na koniec każdego dnia, czy zrobił dobrą robotę, czy nie. Które z tych taktyk faktycznie już wykorzystujesz, które z nich są dla Ciebie zupełnie nowe, a które na pewno planujesz u siebie wdrożyć? Daj mi znać koniecznie w komentarzu. Ja zapraszam Cię do moich kolejnych wideo, w których dzielę się swoimi najlepszymi praktykami dotyczącymi budowania biznesu, produktywności i dobrej organizacji czasu. Zapraszam Cię do subskrypcji i do zobaczenia podczas kolejnego wideo.